to jest ważny konkurs i chyba rozpoznawalny już w środowisku, dlatego że napływa coraz więcej prac i napływają prace nie tylko z Warszawy, ale można powiedzieć, że z całej Polski, a nawet z zagranicy. Rzecz jasna, w zdecydowanej większości, a chyba nawet wszystkie, były napisane po polsku i to studenci polscy, którzy studiują w Polsce i za granicą, przesyłają te prace na konkurs i to nas bardzo cieszy. Natomiast jeśli idzie o poziom, to też muszę powiedzieć z przyjemnością, że ten poziom co roku jest lepszy prac magisterskich, czyli oznacza to to, że młodzież nie tylko robi takie przeglądy i analizy bibliograficzne i przegląd literatury, ale także prowadzi własne badania. Poza tym trzeba powiedzieć, że w wielu ośrodkach akademickich, i to co cieszy, to także w małych ośrodkach akademickich, ludzie nie boją się podejmować, czy młodzież nie boi się podejmować tematów odważnych. W imieniu pana premiera Janusza Piechocińskiego, oczywiście swoim własnym także, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą galę. Wręczenie nagród już 7. edycji to jest dla nas wielka sprawa i mam nadzieję, że będziemy mieli dzisiaj bardzo ciekawych dużo przeżyć wręczając nagrody. Napisałem pracę magisterską o konkurencyjności polskiego i niemieckiego przemysłu przetwórstwa rybnego. Ideą pracy jest porównanie tych przemysłów w skali makro, mezo i mikro, czyli na poziomie konkretnych przedsiębiorstw. Jest to analiza na poziomie mikro. Myślę, że praca może się przydać w szczególności menedżerom szczebla średniego i wyższego w polskich spółkach przetwórstwa rybnego. Osobowość człowieka, a atrybuty marki destynacji turystycznej. Pomysł wziął się z tego, ponieważ obecnie szeroko jest dyskutowany i omawiany branding miejsc. Dodatkowo na psychologii badamy marki i zachowania konsumenckie, więc postanowiłam zbadać markę destynacji turystycznych. Wydaje mi się, że dla Polski po pierwsze wartość jest taka, że możemy dalej pracować nad narzędziem autorskim, które skonstruowałam na potrzeby pracy i bardziej dociekliwiej badać, jak te destynacje turystyczne polskie, jakie są. A druga rzecz jest taka, że mamy też jak gdyby behawioralne przykłady na to, jak polscy studenci postrzegają miasta turystyczne w Polsce i czego od nich oczekują. Jestem optymistą na przyszłość, że te prace będą coraz lepsze i będą publikowane nie tylko w Polsce, ale być może za granicą.